jak to często bywa i jak to lubimy najbardziej, jesteśmy w ciemnym lesie. No i znaleźliśmy. Pięknie. Jak na tego typu obiekty, to tutaj się trochę zostało. Meskito. Cholera, zobacz, tutaj są nawet elementy jeszcze instalacji wentylacyjnej chyba. Te flash lampy są. A co tu mamy? Też ewakuacja? O cholera. Piąty Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej to pododdział Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych RP, sformowany w grudniu 1960 roku w miejscowości Słupno na bazie rozformowanego 87 i 94 Pułku Artylerii OPL oraz 60 Baterii Dowodzenia. Dywizjon był jednym z czterech pierwszych w Polsce dywizjonów rakietowych wyposażonych w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-75 Dźwina z rakietami W-750. Dywizjon już w 1961 roku wykonał nimi pierwsze strzelania bojowe na poligonie w ZSRR. W 1964 roku sprzęt bojowy wymieniono na zmodernizowany zestaw S-75 Wołchow. W kolejnych turach wyjazdowych na strzelania dywizjon miał bardzo dobre wyniki, co plasowało go wśród najlepszych dywizjonów w kraju. Rok 2000 był bardzo ważny w historii jednostki, gdyż została ona wyposażona w zmodernizowane w Polsce zestawy rakietowe Neva SC. Jeszcze tego samego roku kadra dywizjonu miała okazję sprawdzić swoje umiejętności na nowym sprzęcie, biorąc udział w ćwiczeniach Karat, Murena i Szerszeń. Podczas tego ostatniego ćwiczenia dywizjon uzyskał miano najskuteczniejszego dywizjonu. W roku 2002 jednostka została wyróżniona przez dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej honorowym tytułem wzorowego pododdziału WLOP. W 2003 roku zdecydowano się na przeniesienie jednostki z miejscowości Słupno do garnizonu Sochaczew. Dwa lata później budynki koszarowe zostały przekazane Fundacji Caritas i utworzono tam ośrodek rehabilitacyjno-rekreacyjny, który później został przekształcony w ośrodek charytatywno-opiekuńczy. Ośrodek ten służył dzieciom, osobom niepełnosprawnym i innym podopiecznym placówek Caritas. Organizowano tam m.in. kolonie, uroczystości okolicznościowe i szkolenia dla pracowników. Położone nieopodal koszar, schrony, garaże i stanowisko radarowe pozostały opuszczone i to właśnie tam udajemy się w tym oto odcinku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w odróżnieniu od innych tego typu obiektów nie znajduje się tam zbyt wiele pozostawionych odpadów ani śladów wandalizmu. Co musi oznaczać, że miejsce to nie należy do często odwiedzanych. Co dokładnie skrywają w sobie wnętrza tego obiektu, dowiecie się już za chwilę. Drodzy telewidzowie, jak to często bywa i jak to lubimy najbardziej, jesteśmy w ciemnym lesie. Poszukujemy. Co to jest za miejsce w ogóle? Dywizjon rakietowy jakiś? Tak. Dywizjon rakietowy, jest z nami Krystian oczywiście, ja za kamerą oczywiście. A ty mnie też w oczy świecisz. Natknęliśmy się tutaj na płot. Jest delikatny przypalik, bo obok się znajduje siedziba Caritasu. W środku lasu. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. No, ale lepiej, żeby nas nie zobaczyli. No bo po co? Tutaj za tym potem w sumie nawet nie wiemy, co się znajduje teraz. Nie dbała to cieć. Czy jest tu cieć o imieniu nie dbała? Albo nazwisko. Nazwisko. Jasne 98. Ktoś tam napisał w 98? To jeszcze w 2003 nie było. Mówisz? Chyba, że mi się obiekty porąbały. Dziura. Drodzy telewidzowie, mamy dziurę.
co tam się znajduje po drugiej stronie? Duże krzaki. Pineska na naszej mapie znajduje się tam? Czy tam? No trzeba tam wejść. Nie, nawet siatka maskująca została. Zgadnij co? Co? Gówno. Koniec? No. Ślepy zaułek? No. Co to jest? Polerze. Poślizg na gnojówce prawie. Za mały bieżnik w butach. To mam jakiś daszek. No tu mieliśmy jakoś wiatę. No. Z maskowaniem. Ciekawe, czy to było kiedyś zielone. Teraz jest niebieskie, bo wy... A, to jak ostatnio się zastanawialiśmy. Jest jakaś latarnia. Latarnia? Musisz przygaść na chwilę. Dobra. Chodź tu i ten zapal. Latarnię było widać. Pewnie z Caritasu. No i znaleźliśmy. Pięknie. Mamy tutaj jakieś piękne garaże w kamuflażu. Jakiś street arcik. Raczej bunkier arcik. Kurwa, nie pomazane. Rzadko kiedy spotykamy w takich garażach drzwi jeszcze, nie? Nie jest częsty widok. Ciężko wywieźć. No niby tak, ale ostatnio byliśmy w czymś podobnym. Znaczy ostatnio, sobie trochę dawno byliśmy. Patrz, ale jeszcze stalowe elementy. Gniazdko nawet, proszę bardzo. Ale w tamtym łatwiejszy dostęp. 220 V, no. To jakiś element, pewnie coś tu było, nie? Jakaś gaśnica może. Stalowy stelaż, jakąś instalację pewnie. Płacisz trochę z tym 360? No, miałbym zamiar. Dziękujemy drodzy telewidzowie, z waszych donatów kupiliśmy sobie kamerę. Tak. Tak naprawdę to nie, zarobiliśmy sobie, kurwa. No. No, poszliśmy do pracy, tak jedna pani nam proponowała, żeby nie zebrać, bo miała ból dupy, że zbieramy miliardy złotych na Patronite'ach, no to poszliśmy w końcu do pracy i sobie zarobiliśmy. Dzień dobry, kucham. Testujemy kamerkę 360. Widok sferyczny. Widok sferyczny, tak. Zobaczymy trochę. A to mapy, to dźwięk się z tego nagrywa? Chyba tak, jak nie, to mam na GoPro. Trzeba klasnąć. Dobra. W razie co się było. Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może nic, może coś. Jest ciemno, więc może latarki trochę mogą przeszkadzać. No widać, że tutaj ktoś grillował. Grillował? O, rzeczywiście. Grillował. Tutaj mamy elementy od drzwi. Jakieś od drzwi chyba. Trzeba tam wejść. Tak, a tam coś jest na dole? Czy to nic nie ma? Tam nic nie ma. Trzeba zobaczyć. Chyba, że za tym murem coś jest może. Nie, no nic. Nothing is here. Musiał kija podtrzymać. Potrzymać kija. Może nie pierdolnie. Ja muszę się odbywać. Nie ma przy za to, bo ciężko może mieć. Może się majka trochę. Thank you.
ja bo to idę. No. Idę mi stan tego obiektu. No ładnie. Jak na tego typu obiekty, to tutaj się trochę zostało. Meskito. Tu mamy eleganckie, oryginalne ramki na jakieś tablice. Tutaj była gaśnica. Uwaga. Tak napis wskazuje. Wskazuje. Coś tam. A, droga ewakuacyjna. Tu mamy ładniejszy napis, proszę zobaczyć. Tamtego to nie bardzo mogą rozczytać. Zrobię fotkę. Tak, to o to chodzi. Oszczędzaj światło, panie. Przygaś latarkę. Tak tu pisze. Zamknij dupę. Chyba wiem, co robi lepiej. A, tu mamy zamknięty garaż. No. Co tam jest? Zamknięty garaż. O, że jakoś wygrana. Prawie 500 zł. O cholera. No tutaj mamy. Tutaj mamy korytarz, który się dość ciągnie. Nieźle. A co tu mamy? To jest ewakuacja? O cholera. To może najpierw tu pójdziemy. Ciekawe, co z tego sferycznego wyjdzie. Może jakiś tryb zmienimy niedługo. Chodź najpierw tam może, co? Jak w ogóle to wygląda? O cholera. Takie wyjście całe te. Tutaj drabina. Czemu to jest podwójna drabina? Żeby było łatwiej spierdzielać. Tu jest wyjście na zewnątrz. No tutaj była jakaś tabliczka. Ale już nie wiadomo, co to było na tej tabliczce. Kłódka nawet. Daj, co tu było? To był srocz. Goc to kloc. Cholera, zobacz, co to jest element. Elementy jeszcze instalacji wentylacyjnej chyba. No. Naprawdę znaleźć tego typu obiekty w takim stanie to nie jest już tak łatwe. No zobacz, tutaj są jakieś śmieszne cosie. Co to mogło być? Jakieś lufciki powietrzne? To nie działa. Jeśli wiecie, co to było, to napiszcie w komentarzu. Ty, tam jeszcze w dół schodzi coś. A to pewnie wyjście będzie. Tylko, że jak wyjdziemy na terenie Kalitasu, a tam będzie dzieci. I no co by tu będzie pomogli? Grzejnik się dostał. Co? Grzejnik się jeszcze został. Grzejnik się został, no. Tak jak widać. Niezbyt dobrym stanie, ale jednak. Tam jest droga ewakuacyjna, inaczej tam musi być jeszcze drugie wyjście. Kolejne. Tutaj nie ma nic. No czyściutko tu, nie? Oprócz browara. No. Całkiem to przyjemnie. Czyżby to jeszcze zobacz, tylko... A nie, ten drut jest, to jest okablowanie, to jest kabel. Nawet się kable zostały. No ale poucinane też są. No tak, ale... Ale nie wszystkie wyjęły te. Dzień dobry. Też nie ma nic. Tutaj się został kawałek lampy jarzeniowej. Tak, tutaj były, to były właśnie jakieś takie lufciki, które można było sobie uchylić,
jakimś tam celu, nie wiem dokładnie jakim, ponieważ się nie znam, ale tutaj mamy to samo, na tej samej zasadzie. Jakieś kable. Kurde. Co ty robisz? Zahaczyłeś o tym? No. Mamy garaż. Bez drabinki. Ciekawe, czy to jest wytrzymałe. Panie, to jest solidna radziecka konstrukcja. No. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Te flash lampy są. O cholera. Na swoim miejscu. Muszę tam zdjęcie zrobić. Wygląda na stabilne czy na średnie? Siemajta jajata. Lepiej po tym nie skacz. W którą stronę idziemy? Mamy trzy możliwe wyjścia stąd. Czy? Proponuję obadać każdy. Co? Proponuję wyjść każdym. Na raz. Trzymaj. Zobaczę te. Co? Te wyjście. No. Uważaj. Tu jest tarasik. Tak? Taki jakby, no. O cholera. Takie betonowe kółko. O cholera. No. Aż mi to dupę. Co ty robisz? Tu rura taka idzie fajna. Gdzie? Tutaj. A ja słyszałem to wszystko. No. Taka rura, wiesz, taka. Gdzie ona wychodzi? Czeka, no tu spalić. Zaraz na ten. Gdzie, co? Tutaj, jak świecę. Gdzie? Idzie tak z metr w tą stronę, no. Od krawędzi. Idzie ze 3 metry tam. Także sobie nie wiem, zobacz, gdzie wychodzi. Czekaj, weź tutaj mordę. Siema. O, dzień dobry. Dzień dobry. To tutaj. Całe te. Dobra, to mam iść tam do ciebie, czy nie? Nie no, zejdę. Aha. Wyjdziemy drugim wyjściem. Dobra. A, i tu wyjście już. Wyjście tu już. Jest ciemno. O, to było stanowisko. Stanowisko rakietowe było. To elegancki kamuflaż, właśnie, który jeszcze jest zielony. No tutaj było stanowisko. O, tutaj trzeba zdjęcie zrobić, tylko nie, żeby coś widać. A tak na środku stanąć tego. Z jednej strony jedna lampa, ja mam dwie latarki. Zajebicie to wygląda. Tak? Jak teledysk normalnie jakiś. Ale weź tam stań, coś tam pałaś. Weź tak stań z przodu. Czekaj, weź w lewo. Znaczy w prawo twoje, prawo. Jeszcze prawo trochę, dobra. O, zrobię ci zdjęcie, czekaj.
całe te. Jesteśmy właśnie po sesji zdjęciowej w trakcie składania świateł. Trochę tego żeśmy naraz stawiali. Pewnie widzieli nas już z Krakowa. Tak, zrobiliśmy sobie tutaj sesję piękną zdjęciową. Pewnie widział nas cały sanepid okoliczny. No, Caritas. Oj, sanepid. No, Caritas nasz nas widział. Dobra. Sesja zdjęciowa dokonana. Teraz wyjdziemy drugim wyjściem. Zobaczymy, co będzie skrywało drugie wyjście. Pewnie nic, ale bo las. To jest ten tunelik, który byliśmy wcześniej. Tam byliśmy. Jaki tunelik? A chodź tu. Tu są jeszcze inne garaże. O cholera. Byliśmy w tamtej stronie. No. Może tutaj też jakieś są pomieszczenia, czy nie? No. To byśmy się aplikację ściągnąć. Na moim telefonie. O! Nie, tak nie widziałem tych drzwi. To już tak na jednym zawiasie wiszą. No. Te, tu nic nie ma. Tu nic nie ma? No. Nie ma żadnego przejścia. Niedobrze. Tutaj jest zamknięty. Ale piękny kamuflaż. Tutaj jest zamknięty. Tu nie byli... Nie, tu byliśmy. Nie, czekaj, gdzie my byliśmy? Tam, w tamtym. A tu w żadnym. Też jest czysty, biały garaż. A tam, a, też. Nie ma żadnego przejścia. Tam też nie ma przejścia żadnego. Widzisz coś tam? No. Jakieś szafki. Tak? Nie, stolik. Cholera. Jakaś szafka leży. A zaspawane drzwi. I tu coś przy drzwiach jest, to jakieś gówno. Stoi drewniane. Ale przejścia brak? Nie. Nie ma przejścia. Nie, nie. Kurde, korci mnie, żeby tu jeszcze połazić po tym terenie, bo tu można, może by coś jeszcze znalazł, kurczę. Wracając, może coś spotkamy, jak nie to chuj. Ty cyknij zdjęcie, zobaczę, co na górze jest. Tam pod tamtymi garażami jest to jedno pomieszczenie, w którym byliśmy, koło kibla. No. I to jest z wentylacją, a tam jeszcze jest budyneczek, chodź. O. Co to za zwierzę? Na wprost jest ten, co? Co to za zwierzę? Na wprost tam jest ten, te kółko, nie? Betonowe. Kółko. Stanowisko. Tutaj co jest? A to jest to? No. O tym mówisz? Tak. Wie co? Co to robili? Strali? Bo nie, bo nie. Jakieś komórki tutaj były. O. Trzymali tutaj widły militarne. Tu nie ma żadnych drzwi. Też ma pomieszczenie. Ale to większe jest. Patrz, tu jest jakieś pomieszczenie, do którego nie ma wejścia. Jak to nie ma? Musi być tutaj dojście jakieś. No tu jest wejście. Są drzwi. Trochę zakrzaczone. Też komórki. Tak? Też, same cegły. Puśćcie mnie!
Nadziałem się. Gdzie pan idziesz, panie? Co? Jakieś półeczki się rozstały. O cholera. Coś mamy. Jeszcze o. A to były takie. Wiata tylko. Tak. Zepsuła się trochę tutaj wiata. No. To jest taki tam. Które? No to jest taki bunkierek. Ty, a to nie ta? Co? To było dechy. A co, myślałeś, że tamta wiata się położyła przez ten czas? No. Śmiesznie było. To mi też nic nie ma? Nie ma nic. Czekaj, pokażę widzom nic. Tak, to jest nic. Tak wygląda nic. Dzisiaj odwiedziliśmy dywizjonik rakietowy. Było fajnie, ładny obiektik, niezniszczony. Teraz wracamy przez las. Ciemny. Dobrze, że na razie nie przez krzaki. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w dół. Jeśli nie, to w górę. Pozdróweczki. Cześć.